aby świetnie orientowali się w objawach medycznych. Dlatego o ile tylko mogę, służę im pomocą. Pewne objawy wymagają interwencji w trybie pilnym, inne mogą poczekać kilka dni. I jeżeli tylko możemy, to staramy się naszym pacjentom służyć. Jeżeli chodzi o konkretne objawy, no to wiadomo, gorączka wysoka, wymioty, biegunka, nagle pojawiająca się w przebiegu gorączki jakakolwiek wysypka, no to byłby wykład na kilka godzin. Ale no, pacjenci zawsze mają z nami kontakt telefoniczny, mogą zadzwonić, zapytać. Jeżeli nie osobiście, to chociażby telefonicznie poradzimy, pomożemy naszym pacjentom. Pani doktor, a kiedy na pewno sama konsultacja telefoniczna nie wystarczy? Jakie, bo powiedziała pani, wysoka temperatura, biegunka, wymioty, ale czasem rodzic nieprecyzyjnie opisuje to, co się dzieje. Pani oczywiście wtedy dopytuje. I wtedy ja decyduję, czy pacjent ma już przyjechać w trybie pilnym, czy ma wezwać pogotowie, czy możemy się umówić za 3-4 dni tak na spokojnie do badania. Więc to jest po prostu kwestia kontaktu z pacjentem. I myślę, że też zaufania do rodzica, którego pani zna i wie pani, że opisuje objawy tak, jak one wyglądają. W przychodni pani przyjmuje w określonych porach. Ale jeżeli godziny pracy przychodni się skończyły, dziecko zachoruje i są te objawy, o których pani powiedziała, czekać, nie czekać, co pani radzi? No na szczęście mamy już od kilkunastu lat poradnie dyżurne, które funkcjonują w wielu miastach, u nas też. To są poradnie, które funkcjonują w okresie świątecznym i w nocy. Rodzice i pacjenci nie zostają sami. Panie doktorze, pani doktor już powiedziała, że wieczorem, w nocy pacjent nie zostaje sam. Proszę mi powiedzieć i wszystkim tutaj zgromadzonym, zainteresowanym, czy każde chore dziecko musi trafić do was na oddział? Oczywiście, że nie. Najczęstszą przyczyną w tej chwili infekcji jest oczywiście grypa. Grypa, która teraz szaleje na Śląsku, w całym kraju. Oczywiście nie jest to powód do tego, gorączka, wymioty, żeby leżeć w szpitalu od razu, ale są sytuacje, że nie będziemy jechać do lekarza na konsultację, tylko od razu do szpitala. Na przykład, jeżeli występują zaburzenia świadomości, wystąpią drgawki u dziecka, utrata przytomności, nie czekamy na lekarza, tylko bierzemy dziecko i jedziemy prosto do szpitala. To jest zagrożenie życia i zdrowia tego dziecka. W związku z tym takie objawy jak zaburzenia przytomności, świadomości, drgawki, nawet przebieg gorączki. Bierzecie państwo dziecko, jedziecie do szpitala, tam jest lekarz pediatra na oddziale, który to dziecko musi przyjąć, zrobić odpowiednie badanie, zdecydować co dalej.